charity. Quiet drama for the drama. Mam ogromny zaszczyt powitać Państwa na evencie Burleska w Krakowie w pierwszych urodzinach Ex Magazynu. Czy znajdziemy prawdziwe kobiety dzisiaj, które będą w stanie nas ekscytować na zdjęciu, na okładce, w środku? A czy znajdziemy na tyle mądre kobiety, które swoim intelektem i swoją kobiecością, swoim seksapilem będą nas ciekawiły tym, co będą tam pisały? Bo nie sądzę, żeby taką gazetę prowadził jakiś facet. Playboy dla kobiet. Jestem za. Kobiety postanowiły zapełnić pewną niszę i wszystko, co jest niszowe, co jest nietypowe, zwraca uwagę. Myślę, że o to chodzi, żeby poruszyć pewne tematy, żeby zwrócić uwagę ludzi na pewne tematy. I jakby jest to też krok w kierunku tego, żeby pokazać, że kobiety też mogą mieć swoje zdanie i że kobiety też mają prawo głosu i że tak naprawdę kobieta to nie tylko ktoś, kto siedzi w domu, ale ktoś, kto może się realizować, kimś, kto ma swoje potrzeby i potrafi je realizować, potrafi o nie poprosić i potrafi po nie sięgnąć. Wykorzystując całą tą możliwość magii, jaką ma prasa, jaką mają magazyny, dostarcza kobietom to, czego chcą. Niekoniecznie nagość, ale magię. Cieszę się, że dziewczyny robią takie rzeczy w Krakowie, z dala od stolicy, bo to jest kolejny dowód na to, że możliwości są tam, gdzie je sobie wykreujemy. Czy rozebrałby się pan dla Ex Magazynu?
Nie wiem, musiałbym się zastanowić, bo nie mam takiej klaty jak tutaj kolega. I wcale też nie jest wstydem, a przede wszystkim sztuką, rozbieranie się w takim magazynie jak wasz. Playboy dla kobiet. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, z tego względu, że kobietom też coś się należy, prawda? To jest niesamowite, czuć się z obiektem i być sobą i być sławem. To jest naprawdę... No, dziękuję wam wszystkim i dziękuję bardzo. Tu troszeczkę na tym Pixel. Tak. Trochę jestem, wyglądam trochę jak Robert Gonera. Ale to nic nie szkodzi.